Hello na kanale. Siedzę dalej w moim aucie przed Frytexem i tak myślę, co tu jeszcze nagrać. I tak mówię, może tu Good to Go. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tej aplikacji, ale jest to tak jakby próba walki z marnotrawstwem jedzenia, więc sklepy przed zamknięciem najczęściej, albo też zdarza się w różnych porach dnia, dają po prostu paczki z żywnością, które normalnie byłyby wyrzucone, a tak dostajecie to za ułamek kwoty. I oczywiście jest to towar, który jest zjadliwy, nie jest jakiś stary, spleśniały, a przynajmniej nie powinno być, bo wiem, że w Polsce zdarzało się, że ktoś tam wziął paczkę z Too Good To Go, mówił, że jakaś skisła pietruszka, że to już nie nadawało do jedzenia, że tego wydał bez sensu pieniądze. Myślę, że wezmę jakąś paczkę dla przykładu, wam pokażę, co w niej jest, czy opłaca się takie paczki brać, jak dużo ich jest w Oslo. Wiadomo, że Oslo to jest stolica Norwegii, więc tych paczek jest dużo więcej niż w innych miastach. Tak więc chodźcie ze mną i zobaczymy, na co dzisiaj trafia. Właśnie zamówiłam 3 paczki. Jedna to jest właśnie z kwiaciarni kwiatki, druga to jest pieczywo, a trzecia to właśnie z tego sklepu ze słodyczami jakaś mieszanka. Jedziemy. Właśnie dojechałam do pierwszej miejscówki, w której będę odbierać moją paczkę ze słodyczami. Zobaczymy, co tam będzie. Mam nadzieję, że było warto. Akurat tu, gdzie zaparkowałam, jest strasznie szeroki. Tak się zastanawiam, czy na pewno to nie jest dla inwalidów. No, ale nie ma żadnego znaku, więc raczej nie. Jest akurat godzina parkingu gratis, więc spoko, zdążę odebrać i zobaczyć, co od razu jest na tym centrum handlowym. Właśnie odebrałam pierwszą paczkę. Dosyć duże i dużo słodyczy. Czy to dobrze? I dobrze, i niedobrze. Dobrze, bo już światło wciągnąć. A niedobrze, bo lato się zbliża. A kalorie i tuż, tuż. Jadę po moje pieczywo, potem po kwiatki i do domu. Lecę szybko po tą paczkę. Nigdzie nie było miejsca parkingowego przy ulicy. Szybko, żeby nie dostać mandatu. Pietruszka wypełniona po brzegi. Później zobaczymy, co w niej było. Całkiem spora, jak widzicie. Jedziemy po ostatnią rzecz. Dojechałam do naszej kwiaciarni. Dostałam jakiś bukiet kwiatków, zobaczymy, co to będzie. 3 paczki odebrane. Pani miła w kwiaciarni, w sumie w każdym sklepie. Tam jest, że na końcu trzeba powiedzieć, że tak, formatny, że dziękuję za jedzenie i tak dalej, wiecie, uprzejmości. Zobaczymy w domu, co tam ciekawego nam trafiło. Jestem już w domu, więc pokażę wam, co jest w paczkach. Zaczniemy od kwiatków, bo pewnie ledwo zipią. A więc otwieramy. Poczekam, są zbyt duże. Całkiem malusie. Tutaj akurat do tego bukietu, który już mam. On też w sumie swoje przeżył. Jak dorzucę te? Będzie git. I teraz paczka. Słodycze na koniec. Słodycze na koniec. 2 croissanty. Jedna kostka bułka, ona ma taki cukier skarmelizowany. Nie wiem, czy to będzie widać. Dosyć spoko jest. 2 bułki z rodzynkami. Wolę w sumie takie z czekoladą, ale taka z kulebie. Czyli po prostu wiórki kokosowe w budyń w środku, taka standardowo drożdżówka. I co? I 3 chleby? Myślałam, że będzie więcej drożdżówek. O nie, no 3 chleby. Wiecie, co jest najgorsze, że one nie są pocięte. Pójdę chyba do zwykłego sklepu zapytać, czy mogę użyć ich maszyny do krojenia chleba. I sobie je skroję. I najważniejsza paczka, czyli słodycze. Patrzcie, to jest paczka, która kosztowała chyba 179 koron. I co my w niej mamy? Cukierki. 2 zupki chińskie. Zupka chińska zawsze spoko. Mikołaje. Trochę już po świętach, ale... I to takie małe Mikołaje. No, wiecie co, ja to przetestuję się po święcej, zjem tą czekoladę, podacie. O, jeszcze jedne
Mikołaje! Co my tu mamy? To jest jedno, tu są dwa. Jim Beam. Ciemna czekolada z kremowym karmelem. To nie dobre. O nie, no to takie jak dla Dominisia. Coś jak MMS-y, tak myślę. Z różnymi dinozaurami. Wciągnę, nie ma problemu. Zobaczymy, czy wszystko jest podacie. To też jest podacie. No ale nic. Dajmy miętowe. Nie jadą mi do miętowych. To jakieś takie małe batoniki. Zwykłe dajmy. O, tu są dajmy zwykłe podstawowe. 3 sztuki. 2 małe czekolady spray. 4 holsy. Pastelki do ssania o smaku cytrusowym. Pianki o smaku bananowym. Taką piankę wciągnęła. To jest najmniejsza czekolada z kremowym toffee. O, jeszcze jedna taka czekolada z Frey. A więc pomijając kwiatki. 3 bochenki chleba, 2 croissanty, 1 bułka z budyniem, to są te z rodzynkami, tu jest ten karmelizowany cukier. A druga paczka to właśnie zupki chińskie, czekolady. Więc powiem wam dosyć sporo. Tak więc podsumowując dzisiejszy dzień, powiem wam, że no te kwiaty trochę takie nie do końca, ale są ok. Minus z tymi chlebami, że one nie są krojone. Jeśli chodzi o słodycze, no to wiadomo, one akurat są podacie. Smaku ok. Nie jest do zarzucenia. Łakomstwo wygrało i wiecie, to jest tak z tymi paczkami. Normalnie byście nie kupili, a że macie, to zjecie. Nigdy nie jadłam miętowego. W sumie spoko. Trochę smakuje jak to takie czekoladki miętowe, nie pamiętam nazwy teraz. Takich one są folijka z jednej strony otwartych. Takie zielone pudełko. Spoko, polecam. Jeśli chodzi właśnie o te paczki, bo niektórzy mogą myśleć, że kurde, bierze jakieś resztki i tak dalej, żeby Polacy tak robią, to powiem wam, że nie, że właśnie bardzo wielu Norwegów odbiera paczki, zwłaszcza jeśli to jest jakaś piekarnia, jak Bakke Hansen na przykład, no to ostatnio jak mam odebrać jedną paczkę, to była chyba kolejka z 10 osób i chyba byłam jedyną osobą, która nie była Norwegiem i odbierała te paczki, więc nie jest wcale tak, że po prostu kogoś, nie wiem, nie stać czy coś i korzysta z tych paczek, no bo jakim cudem pracując w Norwegii może być cię na cokolwiek nie stać, na jakąś chleb, kwiaty czy cokolwiek. Tak jak mówię, pracując w Norwegii stać się na wszystko, zawsze ci zostanie z tej wypłaty, stać się na wakacje, na godne życie i na inne takie, wiecie, duperele. Tak więc życzę wam miłego dnia, sprawdźcie czy u was też działa ta aplikacja Too Good To Go, bo jak widzicie spoko można znaleźć rzeczy w niej. I do następnego filmu, mam nadzieję, że wam się miło oglądało.